Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Krzysztof Bosak z Konfederacji Ruchu Narodowego. Dzień dobry panie pośle, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Konrad Fiołek w pierwszej turze już zwyciężył w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. To będzie miało jakieś szczególne znaczenie dla ogólnokrajowej polityki i to, że zjednoczona w dużej mierze opozycja pokonała Prawo i Sprawiedliwość. O Konfederacji jeszcze porozmawiamy i jej kandydacie. No, opozycja wystawiła dwóch kandydatów prezentujących bardzo różny jednak program, czyli Grzegorza Brauna i właśnie Konrada Fiołka. Wygrał kandydat popierany przez opozycję centrową i lewicową. To są ważne wybory. Były obserwowane przez większość dziennikarzy i większość komentatorów sceny politycznej. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy w Rzeszowie da się wygrać z PiS-em i z kandydatem namaszczonym przez dotychczasowego prezydenta. Ale to, że się da w Rzeszowie, to Ręca. Pokazuje, nie wiem, że dzisiaj Rzeszów, wczoraj Rzeszów. I na dobrą sprawę właśnie, panie redaktorze, teraz tak pytanie, co to, ta, która pytanie, co to pokazuje, jest jedno z najciekawszych. To znaczy oczywiście przedstawiciele partii, którzy popierali Konrada Fiołka, będą teraz przez najbliższe lata mówić, że to pokazuje, i mówią to już od wczoraj wieczór, że możemy wygrać w całym kraju. W mojej ocenie to niczego za bardzo nie pokazuje, dlatego że jak się popatrzy na wyniki wcześniejszych wyborów, to one procentowo nie są jakoś szczególnie różne. Te głosy prezydenckich Andrzej Duda minimalnie pokonał. Grubsza rzecz biorąc, po prostu te głosy tak zwane prawicowe rozłożyły się na kandydatkę PiS-u, kandydata Solidarnej Polski, kandydata Konfederacji. Wybory centrowo-lewicowe skupiły się na kandydacie popartym przez Lewicę, Platformę Obywatelską, PSL. Wszystko przewidywalne. Natomiast te drobne punkty procentowe decydują o czymś, co moglibyśmy powiedzieć, o morale konkretnych obozów. I zwycięstwo w pierwszej turze jest zawsze pokazem siły. Także można by powiedzieć, że tutaj PiS dostał pstryczka w stolicy województwa, które postrzega jako swój bastion. A 9% Grzegorza Brauna i Konfederacji to chyba nie jest pokaz siły. To jest utrzymanie wyników, które mieliśmy i w wyborach parlamentarnych, i w wyborach prezydenckich. Można by powiedzieć, że w pierwszej turze. No, to są, panie redaktorze, różnice ułamków punkta procentowego przy zupełnie różnej frekwencji, bo przypomnijmy, że frekwencja zdaje się w wyborach teraz prezydenckich była powyżej, było 20% wyższa. A teraz była znacznie niższa, właśnie była, wedle mojej wiedzy, była znacznie niższa. Powyżej 50%. W wyborach prezydenckich ogólnopolskich. Wtedy to myślę, że nawet 70% w wyborach prezydenckich, a teraz była minimalnie powyżej 50%. No więc w każdym razie, już nie kłócąc się o liczby, była niższa. Te liczby bezwzględne uzyskanych głosów są inne. Więc to zawsze nie... No ale panie proszę, ale to nie jest sukces Konfederacji, 9%, tak? Ja uważam, że po tym, jak Grzegorz Braun był traktowany w mediach, kiedy był wyrzucany ze studia, kiedy mu odmawiano szansę na debaty, kiedy był przez... Ale takie wyrzucenie ze studia, to nie wiem, czy to jest... promocja większa. Jeszcze chciałem właśnie dodać, że kiedy Grzegorz Braun był w awangardzie tych protestów przeciwko bezprawnym działaniom PiS-u, kiedy tak naprawdę ta opozycja tak zwana totalna siedziała cicho, no bo ile oni pokazali się na ulicy z przedsiębiorcami czy z obywatelami, może jak były strajki kobiet, ale że w obronie wolności gospodarczej nie stawali. I po tym wszystkim, jak Grzegorz Braun był przedstawiany właśnie w negatywnym świetle, nie szukujmy się, uzyskanie tak dobrego wyniku jest moim zdaniem niezłe, tym bardziej, że miał konkurencję w postaci Marcina Warchoła, który też mocno akcentował hasła konserwatywne i zrobił też całkiem niezły wynik, około 10 punktów procentowych. Panie pośle, do końca nie było jasne. O sprawach gospodarczych w czasie pandemii, no to wy byliście jedną formacją, która krytykowała to od początku do końca i nie dziwi pana, że żadnej takiej w cudzysłowie pandemicznej premii Konfederacja nie otrzymała? Czy mnie to dziwi? Osobiście nie, dlatego że ja zawsze byłem sceptyczny do spekulacji, że to da nam jakiś wielki progres wyborczy. To robiliście. Ja, nie. Ja uważam, że robiliśmy te rzeczy, bo są po prostu słuszne. To znaczy uważam, że trzeba stawać w obronie tych, którzy są prześladowani, nawet kiedy to nie daje premii wyborczej. Dla przykładu nie mam bladego pojęcia, czy rzeczywiście część elektoratu rolniczego czy wiejskiego przeniosła na Konfederację na nas swoje głosy. Natomiast byłem na wszystkich protestach rolników przeciwko tak zwanej piątce dla zwierząt, bo uważam, że to były przepisy zabójcze dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Natomiast nie jest tak, by nasze działania naprawdę były motywowane kalkulacją wyborczą. I ja osobiście zawsze byłem sceptyczny do upatrywania tego, że walka o informację uczciwą, pełną i transparentną w sprawie szczepień, o brak przymusu, o brak zamykania gospodarki, że to da jakąś wielką premię wyborczą. Dlatego, że ludzie, którzy cierpią w wyniku obostrzeń, są ze wszystkich opcji. I oni nie zmieniają swoich sympatii, dlatego że ktoś im zamknął biznes. Może niektórzy najbardziej rozczarowani można do rządu. Można się było spodziewać, że zmienią. Natomiast jeżeli są w którąś stronę,
stronę, to nagle się nie przechylą. Taka była moja opinia. Panie pośle, natomiast jeszcze to dokończę myśl właśnie. Z drugiej strony można też zadać sobie pytanie, jakby ilu wyborców, bo to jest zawsze tak, że wynik w procentach może być taki sam, ale w praktyce może się okazać, że niektórzy wyborcy odeszli, na przykład zagłosowali, nie wiem, na pana Warchoła, a niektórzy zostali pozyskani, którzy wcześniej głosowaliby na PiS. Tam zawsze może być badania. Zawsze może być rotacja, dlatego dokładne badania, które pokazują, jakie były przepływy wyborcze, są najciekawsze. Proszę, to teraz o Rzeczniku Praw Obywatelskich porozmawiajmy, bo Konfederacja w sobotę zorganizowała debatę kandydatów na rzecznika. Był jeden kandydat, profesor Marcin Wiącek, pani senator Lidia Staroń nie pojawiła się w waszej debacie. To profesora Wiącka w takim razie poprzecie w głosowaniu, skoro przyszedł, rozmawiał z wami, przekonał was do swojego. Rozczaruję pana redaktora i naszych widzów, ale nie ma jeszcze decyzji. Koło Konfederacji spotyka się dzisiaj o godzinie 16:00 po to, żeby omówić wyniki debaty sobotniej i żeby podjąć decyzję, jak zagłosujemy właśnie jutro w głosowaniu. Będzie decyzja, czy będzie dyscyplina, tak? Natomiast chcemy podjąć decyzję wspólną. Nawet gdybyśmy mieli zagłosować w różny sposób, chcemy to dogłębnie przedyskutować. Ubolewam, że pani Lidia Staroń nie wzięła udziału w naszej debacie. Była to jedyna debata zorganizowana, otwarta, z pytaniami od internautów. Ale to rozumiem, że pani senator nie poprzecie, tak? Bo ja nie mówię tego, co my zrobimy, dlatego że decyzja zapadnie dzisiaj o 16:00. Natomiast mówię, że ubolewam, że pani Lidia Staroń nie przyszła na debatę. Panie proszę, a pana stanowisko przekonał pana profesor Wiącek? Ja zachęcam każdego, żeby znalazł na kanale YouTube Konfederacji nagranie debaty, sam obejrzał i sam zdecydował. Powiem tak, że pomiędzy nami i naszymi sympatykami... Ale my mamy potem, jak będzie jutro głosowanie... Opinie są bardzo podzielone. Tak, nie, to panowie będą głosowali. Opinie są bardzo podzielone i pomiędzy nami, i pomiędzy naszymi sympatykami. Też ze względu na to, że profesor Marcin Wiącek wypowiada się w sposób szalenie enigmatyczny i ostrożny. I widać, że widać, że akcentuje zarówno wątki takie silnie poprawne politycznie, mówi na przykład, że jest rozczarowany tym, że Sąd Najwyższy nie uznał prawa do czystego powietrza za dobro osobiste, co wiemy, że przewróciłoby nasz system prawny do góry nogami, bo oznaczałoby, że każdy, kto żyje w rejonie, gdzie jakieś badania wykażą smog, może iść do sądu i żądać odszkodowania. Pytanie, kto by miał te odszkodowania płacić i komu. Z drugiej strony podczas naszej debaty też powiedział ciekawe rzeczy, na przykład, że uznaje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia nienarodzonego, tak wolę powiedzieć, że widzi prawo do posiadania broni w perspektywie ochrony prawa do życia. To jest tak konkludując pana posła stanowisko? Ja czekam, umówiliśmy się, że przed godziną 16:00, kiedy ustalimy wspólne stanowisko, nie komentujemy tego, kto ma jaką sympatię, więc skupiam się na faktach, nie wyrażam swojej opinii. Głosowanie zapytam za tydzień, co prawda będzie miało miejsce w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Jak tu zachowa się Konfederacja? Myślę, że też będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, natomiast ja osobiście przychylałbym się i tutaj nie jestem związany jakąś dyscypliną w zakresie wypowiedzi, no ja bym się przychylał do zagłosowania z odwołaniem, to znaczy styl prowadzenia obrad przez marszałka Terleckiego, którego osobiście jestem ofiarą, dlatego że mi przerywał moje wystąpienia, w mojej opinii bezprawnie i zostałem następnie ukarany dość poważną karą finansową. No, znaczną część wynagrodzenia po prostu mi obcinają. I nie tam, że 100 czy 200 zł, tylko znaczną część wynagrodzenia. Także to rzeczywiście trochę zaboli. I cóż, ja uważam, że po prostu jest to arogancki styl. To znaczy lekką rękę ma marszałek Terlecki do tego, żeby karać innych, czy przerwać innym, ucinać czas w nieelegancki sposób. Więc będzie wiadomo, że dokończenie... Federacji, żeby głosowali. A oczywiście kontekstem jest wypowiedź w sprawie pani Cichanowskiej, do której ja nie muszę mieć żadnej sympatii, ale wypowiedź marszałka Terleckiego uważam po prostu za zwyczajnie chamską i szkodliwą. To jeszcze jedna sprawa, inny temat. Dzisiaj Paweł Kukiz ma wystąpić na wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. No, umowa programowa ma być tematem tej konferencji, ale to tak naprawdę koalicja, panie pośle? Pamiętam czas, kiedy Paweł Kukiz zyskiwał poparcie na poziomie 20% i myślę, że to jest wielkie rozczarowanie dla wszystkich jego wyborców, co robi w tej chwili Paweł Kukiz. Koalicja to nie będzie, dlatego że Paweł Kukiz nie ma potencjału na bycie koalicjantem PiSu. Natomiast... Czwórka, tak? Jest parlamentarzystów w jego kole. Którzy w każdym głosowaniu głosują na trzy różne sposoby. Jeden za, drugi przeciw, trzeci wstrzyma, a ostatni nie zagłosuje. Taki urok Kukiz 15 był od początku. I pytanie, czy to jest zaplecze dla PiSu atrakcyjne. Moim zdaniem dla Jarosława Kaczyńskiego liczy się efekt wizerunkowy. I tutaj jest budowany efekt wizerunkowy i efekt pewnego szantażu wobec koalicjantów. Na zasadzie nie wiecie, ilu do końca mam posłów, więc jak będziecie chcieli mi zrobić psikusa, to zobaczycie, wtedy się policzymy. Tak? To jest tego typu gra.
A Paweł Kukiz wystawia tutaj jakby, daje asekurację Jarosławowi Kaczyńskiemu. W zamian za co? Za jednomandatowe okręgi wyborcze, które PiS jeszcze bardziej by wzmocniły? No przecież to byłaby katastrofa. Nie, chyba o Jowa to jeszcze mowy nie ma. Tam jest no, ale to innych spraw sędziowie w mediach pokoju. Chodzi o tym mówię. Sprawa antykorupcyjna Jowy to myślę... Wczoraj uczestniczyłem w dyskusji, przedwczoraj z posłem Sachajko od Kukiza, który to przedstawił jako potencjalny sukces. W obecnej sytuacji wprowadzenie Jowów dałoby jeszcze większy handicap PiS-owi. A mówił to Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne następne sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już Kamila Biedrzycka i jej super raport. Zapraszam państwa na to spotkanie. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście nasze myśli dziś z kadrą Polski, z reprezentacją w piłce nożnej. Dziś o godzinie 18 rozegramy ze Słowacją swój pierwszy mecz na Euro i dzisiaj po godzinie 10, tak jak Państwu obiecaliśmy, pierwsza relacja naszego wysłannika na Euro 2020, czyli Przemka Ofiary, dobrze Państwu znanego. Będziemy się łączyć prosto z Petersburga. Wszystkie najświeższe informacje po godzinie 10 od Przemka Państwo na pewno usłyszą, ale zanim sport i zanim to, co dzisiaj targa nami najmocniej, no to słów także parę o polityce, bo wiele się wydarzyło wczoraj w związku z wyborami na prezydenta Rzeszowa. Przypomnę Państwu, Konrad Fiołek, czyli radny miejski popierany przez większość opozycji, wygrał te wybory w pierwszej turze i to z taką większością, której chyba nikt się nie spodziewał. Ponad 56% poparcia. To oznacza, że na pierwszej turze właśnie wybory na prezydenta Rzeszowa się kończą i pytanie, jak ten wynik wpłynie na ogólną, centralną polską politykę i czy w ogóle. Jedni twierdzą, że wpłynie bardzo mocno na zachowanie opozycji, drudzy twierdzą, że to jest po prostu kwestia pewnej nadziei i wiary, która była bardzo potrzebna stronie opozycyjnej, ale na politykę centralną nie będzie to miało żadnego przełożenia. Krzysztof Gawkowski z Lewicy, szef klubu parlamentarnego tego ugrupowania, państwa gościem będzie na sam początek. O tym między innymi będziemy rozmawiać także z Tomaszem Słomką, z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, który przeanalizuje dla państwa wszystko to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a nie tylko o wyborach na prezydenta Rzeszowa będziemy mówić, dlatego że dziś około południa Jarosław Kaczyński z Pawłem Kukizem mają przedstawić szczegóły porozumienia programu, które zostało podpisane już pod koniec maja. Będziemy wiedzieć dokładnie, miejmy nadzieję, na czym ta współpraca będzie polegać. Z tego, co mówił Paweł Kukiz u nas już parę dobrych dni temu, chodzi między innymi o taką współpracę na zasadzie poparcie ustawy za poparcie ustawy. W związku z tym szczegóły dzisiaj zostaną podane podczas konferencji prasowej. Dziś także, choć to są na razie nieoficjalne informacje, ma dojść do spotkania przewodniczącego Platformy Obywatelskiej z byłym przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. Borys Budka i Donald Tusk mają rozmawiać na temat tego, jak podnieść z tego upadku sondażowego Platformę Obywatelską i jak sprawić, żeby Platforma wróciła na należne jej miejsce, jak twierdzą politycy Platformy, lidera opozycji, no bo tego już Państwu raczej nie muszę przypominać, że w tej chwili tą żółtą koszulkę lidera, jeżeli chodzi o opozycję, przejął Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Donald Tusk parę dobrych dni temu mówił o tym, że zrobi wszystko, aby Platformę Obywatelską uratować. Pytanie więc, czy rzeczywiście do tego spotkania dojdzie, a jeżeli tak, no to jak siebie w tej polskiej polityce i czy w ogóle widzi były szef Rady Europejskiej Donald Tusk? Ważne słowa także padły wczoraj z ust Jarosława Gowina, właściwie wyszły spod palców Jarosława Gowina, bo to był tweet. Jarosław Gowin napisał tak, krótko po ogłoszeniu wyników sondażowych na prezydenta Rzeszowa, na Twitterze dokładnie zamieścił taki wpis. Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. Pytanie, co Jarosław Gowin chciał sobie utorować właśnie takim wpisem? Czy to jest kolejna zapowiedź jakiegoś kryzysu w Koalicji Zjednoczonej Prawicy, czy też Jarosław Gowin po prostu walczy o przetrwanie, bo wie, że można w polityce zostać upolowanym albo upolować kogoś. Wiele rzeczy, jak Państwo widzą, się dzieje. Będzie także słów kilka o podobno spodziewanym porozumieniu na linii polski rząd, rząd Czech w sprawie kopalni w Turowie. Dzisiaj polski rząd ma otrzymać propozycję takiego porozumienia od Czechów właśnie. No i pytanie, czy dojdzie tutaj do kompromisu? Ile Polska Czechom będzie płacić właśnie za kwestie zanieczyszczania środowiska, między innymi właśnie przez kopalnię Turów. To wszystko dziś u nas w Super Raporcie. Bardzo ciepło Państwa zapraszam. Już za chwilę spotkanie z Jackiem Rusinowskim. Startujemy.
I już za chwilkę, drodzy Państwo, spotkanie z Jackiem Prusinowskim, a ja jeszcze przed tym spotkaniem przypomnę Państwu oficjalne już wyniki wyborów na prezydenta Rzeszowa. 56,51% głosów uzyskał Konrad Fiołek, czyli radny miejski popierany przez większość opozycji parlamentarnej. Na drugim miejscu kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, czyli Ewa Leniart z poparciem 23,62%. Marcin Warchoł, popierany przez Solidarną Polskę i Porozumienie z ostatecznym wynikiem 10,72%, a jeszcze wczoraj exit pole dawały mu ostatnie, czwarte miejsce za Grzegorzem Braunem, no ale okazuje się, że oficjalne wyniki sprawiły, że to Grzegorz Braun jednak zamyka stawkę z poparciem 9,15%. Przypomnę Państwu, że te wybory odbyły się w związku z tym, że dotychczasowy prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc złożył 10 lutego już rezygnację z funkcji prezydenta Rzeszowa po przebyciu COVID-19, stąd te wybory właśnie. Bardzo ważne wybory dla wielu. No jakby to nie było jednak miasto wojewódzkie i jakby nie było do tej pory matecznik Prawa i Sprawiedliwości, mimo że PiS nigdzie w większych miastach nie uzyskiwał lepszych wyników, to właśnie w Rzeszowie, na przykład w wyborach prezydenckich, zwyciężył Andrzej Duda. Stąd według wielu interpretacji jest to no, taka kartka żółta dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie powiedzieć czerwona. Wczoraj przyznawał to nawet senator Prawa i Sprawiedliwości pan Jan Maria Jackowski, który stwierdził, że jest to ewidentny sygnał dla partii rządzącej, że dzieje się coś niedobrego, skoro nawet na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę komuś, kto był kandydatem opozycji. O, no tak to może nazwę. A teraz już Jacek Prusinowski, tak jak Państwu obiecałam, czyli gospodarz programu Sedno Sprawy Radia Plus. Dzień dobry, Jacku. Zaskoczony wynikiem Konrada Fijołka? Może skalą tego zwycięstwa i tak w pierwszej turze miało miejsce. Trochę tak, no chociaż sondaże pokazywały, że to może się wydarzyć. Nie musi, ale może. No i wydarzyło się. Na pewno jest to sukces opozycji, tylko żebym zaznaczył jednak, że Prawo i Sprawiedliwość nie oddaje władzy, bo jej nie miało w Rzeszowie. Uprościłam, oczywiście Tadeusz Ferenc nie był. Nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło w tym Rzeszowie i też z Podkarpaciem, z Rzeszowem jako bastionem PiSu też byłbym ostrożny, bo to jednak Podkarpacie, a Rzeszów... No ale tak, jak powiedziałam, Andrzej Duda wybory w Rzeszowie wygrał. Tak, chyba było jedyne duże miasto, w którym Andrzej Duda wygrał. To wyglądało w Rzeszowie, więc na pewno rok do roku jest ta różnica. No i teraz pytanie, czy twoim zdaniem to zwycięstwo przełoży się na współpracę opozycji na tym szczeblu centralnym? Bo wydaje się, że wczoraj politycy no po prostu zrozkoszowali się zwycięstwem, tak to nazwijmy, Konrada Fijołka, a ja mam pewne wątpliwości, czy opozycja będzie potrafiła ten sukces wykorzystać i tak lokalnie przełożyć go na szczebel centralny właśnie. Inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby do wyborów parlamentarnych było pół roku na przykład. Tak. To wtedy to zwycięstwo w Rzeszowie miałoby zupełnie inną wagę. Do wyborów są 2 lata, więc jeżeli chodzi o to poparcie i przełożenie się na morale elektoratu i mobilizację po tym zwycięstwie do wyborów parlamentarnych, jeżeli będą w ustawowym terminie, nie przełoży się to zupełnie, nie będzie to miało znaczenia. Jeżeli chodzi o zjednoczenie opozycji, to myślę, że takie ryzyko też widzę dla opozycji po tym zwycięstwie. No, Platforma przede wszystkim będzie mówiła o tym bardzo namiętnie i głośno, tak, że tylko razem możemy wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Wiadomo, że o tym scenariuszu można zapomnieć. I koalicja 276 i tak dalej, więc to będzie cały czas mówione, a Lewica będzie kręciła nosem, PSL będzie kręcił nosem, Polska 2050 i rok mówienia o tym potencjalnym zjednoczeniu i o różnicach. Mm-hmm. Politycy Platformy będą pytani o ideologiczne kwestie i postulaty Lewicy. Lewica będzie pytana o gospodarcze propozycje Platformy i liberalizm Platformy, więc myślę, że jest tutaj sporo ryzyk, jeżeli przez najbliższe miesiące dyskusja o opozycji będzie ogniskowała się wokół tego zjednoczenia. Na to jest czas przed samymi wyborami, moim zdaniem, żeby zawrzeć takie porozumienie i wtedy jakiś minimum programowo opracować. O tym, że się zrobi. A mówienie o tym zbyt długie i wtedy wykazywanie konkretnych różnic i wypytywanie właśnie o te różnice, o kwestie personalne, to akurat jakoś nieszczególnie będzie służyło, no ale fakt faktem to jest sukces na pewno. No właśnie, bo to jest jeden element tego zwycięstwa, podkreślić. Zastanawianie się co dalej, jak to wpłynie na współpracę opozycji, ale drugi, najważniejszy wydaje się element, no to jest jednak taki pstryczek w nos dla Prawa i Sprawiedliwości. No jasne, tak. No, bez wątpienia. I teraz pytanie... razy dwa w porównaniu tak, z Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. I jak to się przełoży na to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Ja czytałam tweet Jarosława Gowina, z którym ty też na pewno się zapoznałeś. Jeszcze raz Państwu przypomnę tym, którzy dołączyli do nas dosłownie przed chwilą. Jarosław Gowin pisze tak. Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. W co znów gra Jarosław Gowin? Bo to już zaczyna się robić taka brazyliada.
Troszeczkę. Atak na klasę średnią o tyle dziwi, że przecież ten Polski Ład, pod którym podpisał się premier Jarosław Gowin, to miał być czerwony dywan dla przedsiębiorców. No wiadomo, że po plecach najbardziej klasa średnia dostanie. Chyba, że będzie ulga Gowina, o której mówi Gowin, a której zaprzeczają członkowie Prawa i Sprawiedliwości. No mówią, że rozmowy trwają. Ale nie, będzie powiedzieli ulgi, ulga Gowina, nie ma czegoś takiego. No to też chodzi o to, chodzi o nazewnictwo, rzecz jasna. Nie skonsumował tego Jarosław Gowin tylko. Tak jest. No, na pewno do pozycji Solidarnej Polski, mimo że ten wynik poniżej oczekiwań jest pewnie samego Marcina Warchoła i Solidarnej Polski, to jednak to jest wynik taki, który pozwoli tej partii no, jakoś podmiotowość swoją zaznaczać i mówić, że no zobaczcie, no, jednak nasz wkład w Zjednoczoną Prawicę, 25% waszej kandydatki, 10% naszego, to nie jest nic, to jest bardzo znaczące. Więc myślę, że Solidarną Polskę to jakoś wzmocni, chociaż też znowu trzeba oczywiście brać poprawkę na specyfikę rzeszowa poparcie prezydenta Ferenca i tak dalej, że to nie jest głosowanie jest na Solidarną element, Polskę. Że chyba już takie poparcie, przekładanie poparcia na drugą osobę już na wyborców wcale tak nie działa. Kiedyś takie namaszczenie przez ulubionego polityka było oczywiste i łączyło się z sukcesem. No, przypomnijmy sobie, jak Aleksander Kwaśniewski. Okazuje się, że nie do końca. Przecież najpopularniejszy chyba polityk III Rzeczypospolitej. Możemy tak o Aleksandrze Kwaśniewskim powiedzieć, bo nikt wyborów prezydenckich w pierwszej turze nie wygrał, tylko on. I potem kogo namaszczał, to nie kończyło się to szczęśliwie. To kończyło się to raczej porażką. Ludwiku, Dornisa, bo nie idźcie tą drogą. Może to był problem Aleksandra Kwaśniewskiego przede wszystkim. Ale dobrze, to już zamierzchła przeszłość. Teraz idziemy dalej. Dziś podobno spotkanie Borysa Budki z Donaldem Tuskiem. Czyli znów wracamy do tej już legendy niemal powrotu Tuska do polskiej polityki. Ja szczerze mówiąc jestem sceptyczna, nie jeżeli chodzi o sam powrót, bo to nie mnie oceniać, tylko naszym widzom, ale tych zapowiedzi, ich już było kilka. Już pamiętamy, jak miał być 4 czerwca. Nie wiem, czy kilkanaście już. To już mniejsza o to było i w każdym razie ich sporo. No i teraz pytanie, czy twoim zdaniem rzeczywiście Platforma jest w takiej sytuacji, która spowoduje, że Tusk jednak powie Tusku musisz? No, oczywiście część Platformy chce bardzo tego powrotu Tuska, a część... Pytanie, czego chce Tusk? Ta wokół, no, dokładnie, bo myślę, że zrobi to mówienie, że od spotkania z Borysem Budką uzależnia swój powrót, no to myślę, że nie jest poważne, bo przecież, co Borys Budka powie Donaldowi Tuskowi, co ma robić, nie oszukujmy się, Donald Tusk nie zastosuje się do żadnej instrukcji ani sugestii Borysa Budki. W drugą stronę to oczywiście może działać, ale nie w te i właśnie Borys Budka czy Rafał Trzaskowski to nie są ci, którzy najbardziej wypatrują dzisiaj Donalda Tuska, no bo no, ich pozycja siłą rzeczy zostałaby mocno nadwątlona. I myślę, że no, ci, którzy są zmarginalizowani dzisiaj w Platformie, czekają przede wszystkim na Donalda Tuska. A sondaże ci, mówią mniej. Swoje. Sondaż najnowszy dla Super Expressu. Czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki i stanąć na czele opozycji? Zapoznałeś się z tym, czy nie? Tak, zapoznałem. Czyli nie zrobię ci quizu. 55% mówi nie. 32% mówi tak, 13% jest niezdecydowanych. Czy te 55% nie, twoim zdaniem, to jest dużo, czy nie? Dużo. Zważywszy na to, że go nie było w polskiej polityce od 7 lat. Sam jestem zaskoczony, że aż 55% zdecydowanie mówi nie, to faktycznie sporo i myślę, że Platforma też dzisiaj, jeżeli miałaby na kogoś stawiać, jeżeli ktoś miałby być takim frontmanem, absolutnie postacią numer jeden tej partii, to jednak wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski dzisiaj jest ten, który ma większe szanse, no, żeby przede wszystkim młode osoby Ja czy ja słuszne wnioski wyciągam, ale powiem ci, że jak oglądam te wszystkie ruchy tektoniczne w Platformie Obywatelskiej, tego Donalda Tuska, to ja mam wrażenie, jak on by trochę przeciw Trzaskowskiemu występował. Ale nie wiem, może to jest tylko moje mylne wrażenie. Tam jakaś taka wewnętrzna rywalizacja jest, tylko nie do końca Tuska wiązałby się z tym, że nie dzieliłby władzy ani splendoru z Rafałem Trzaskowskim, tylko Donald Tusk to samiec alfa i jeżeli by wrócił, no to po to, żeby dzielić i rządzić w Platformie. Tak nie wyobrażam sobie tego inaczej, żeby konsultował wszystko z Rafałem Trzaskowskim i nie wiem, budował Rafała Trzaskowskiego. No to Donaldowi Tuskowi do szczęścia chyba potrzebne nie jest. Dokładnie tak. I teraz jeszcze jedna sprawa, co prawda nie umawialiśmy się na to, ale słów kilka muszę. Dzisiaj koło południa Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz wspólnie mają wystąpić podczas konferencji prasowej, przedstawić szczegóły tego porozumienia programowego. Tak to się nazywa, bo Kukiz bardzo konsekwentnie podkreśla, że nie wchodzi do koalicji, że to będzie tylko taka współpraca na zasadzie ustawa za ustawę. Czy ty wróżysz temu porozumieniu długą przyszłość? Czy jak to często bywa w przypadku Pawła Kukiza, to jest jakieś takie podjęcie decyzji pod wpływem emocji, a później bardzo szybko się to rozpadnie, tak jak to było chociaż przy współpracy z PSL-em. No tak to jest z Pawłem Kukizem i jego emocjami, że trudno właśnie prognozować w jakiejś dłuższej perspektywie, bo
tak może to trwać do wyborów i na listach Prawa i Sprawiedliwości może się znaleźć Paweł Kukiz, jaki może się okazać za miesiąc, że zirytował się z jakiegoś powodu i stwierdził, że nie. Chociaż przypomnijmy, że ta siła Kukiza też nie jest największa, to jest 4 posłów. Tak, to jest 4 posłów, więc to jest bardzo skromna siła, no ale do tego obejścia porozumienia to jest potrzebne. Całkiem już znaczący wkład, bo porozumienie to też nie jest przecież 20 parlamentarzystów, tylko 10 plus. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak antysystemowiec będzie dzisiaj ściskał dłoń prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale pamiętajmy, że on startował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do parlamentu, więc ta antysystemowość Pawła Kukiza to prawda. I na koniec. Trochę jest inna. Jacku, nie możemy zapomnieć o tym, że dzisiaj bardzo ważna rzecz o 18:00. Broń Boże. Czyli Polacy grają ze Słowacją w pierwszym swoim meczu na Euro 2020. Dziennikarze Super Expressu zapytali polityków, jaki wynik obstawiają i okazuje się, że tylko Lewica, zaraz Krzysztofa Gawkowskiego to podpytam, nie wierzy w polską kadrę. Włodzimierz Czarzasty obstawił wynik 1-2 dla Słowacji, rzecz jasna. Ryszard Czarnecki 1-0 dla Polski, Marek Sawicki 2-1 dla Polski, Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska jest takim ostrożnym. Stawia na remis. Nie, no remis to nie jest optymista ostrożny w tym spotkaniu. Co, w przypadku poziomu gry polskiej kadry uważam, że remis jest w tym wariancie optymistyczny, naprawdę. Ale to... To ogólnie myślę, że mało wiary bardzo. W politykach stawiam na 3-0. I 3-0 myślę, dla Polski? Tak no, się upewnię? Słowacja. Jeżeli nie ze Słowacją, to z kim? Mamy na pewno nie z Hiszpanią. Wygrywać na tym Euro. No tak, dzisiaj mecz w Petersburgu. Wczoraj Polacy do Petersburga przylecieli. Tam na państwa czeka już Przemysław Ofiara, czyli szef działu sport dziennika Super Express. Z nim po godzinie 10 się prosto z Petersburga połączymy i wszystko państwu opowie, jak tam na bieżąco wygląda sytuacja. No sportem teraz trochę zaczynamy żyć, może to dobrze. Jakiś taki oddech złapiemy. Euro, potem Igrzyska Olimpijskie, więc no sportu. A potem już Mistrzostwa Świata za chwilę i tak to się będzie kręcić. Jacek Prusinowski, Sedno Sprawy Radia Plus. Jacku, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia, spokojnego, dobrego dnia ci życzę. Już za chwilę państwa gościem w Ekspresie Biedrzyckiej Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Rozmawiać będziemy oczywiście o sukcesie, chciałam powiedzieć opozycji. Ale nie, będę się upierać, że to jest jednak sukces Konrada Fijołka. Zresztą on wczoraj z takim dużym dystansem wypowiadał się o politykach opozycji i był pytany o to, dlaczego żaden z nich nie pojawił się przed ogłoszeniem wyników. On mówi, że to widocznie wynika z ich racjonalizmu, ale później Borys Budka zaskoczył, gdyż jako szef Platformy Obywatelskiej po ogłoszeniu wyników triumfalnie już pojawił się i ściskał rękę Konrada Fijołka. Fijołek twierdzi, że w tym zwycięstwie, to cytat, nie będzie triumfalizmu. Podziękował kontrkandydatom i zaprosił ich do współpracy. Bardzo ładnie to powiedział, bardzo ładne polityczne zachowanie. Pytanie, czy ktokolwiek będzie chciał współpracować z nim, ale to już oczywiście czas pokaże płynący w Rzeszowie. Teraz już mam nadzieję, że mamy połączenie z Krzysztofem Gawkowskim i możemy rozpocząć program Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam państwa. Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Panie pośle, czy uważa pan, że ten sukces, bez wątpienia, Konrada Fijołka, to jest sukces wynikający z tego, że państwo jako opozycja mu pomogli, czy nie przeszkodzili? Przede wszystkim warto na wstępie pogratulować Konradowi, dlatego że to jest jego ciężka praca, okupiona wieloma emocjami. Przypominam, że wybory były przekładane i to, że udało mu się połączyć różne siły polityczne, które nie wystawiały swoich kandydatów, to jest jego determinacja, więc sukces jest jego. To jest sukces rzeszowian i to jest sukces demokracji, który pokazał, że odpowiedzialnie i mądrze współpracując można pokusić się o zwycięstwo nad PiS-em w jego bastionie. W bastionie, no Rzeszów nie do końca był bastionem. Co prawda Andrzej Duda w drugiej turze wygrał tam z Rafałem Trzaskowskim. Niemniej, no to pamiętajmy, że to jest jednak duże miasto wojewódzkie. A te duże miasta wojewódzkie nigdy przychylne specjalnie Prawu i Sprawiedliwości nie są. Tak, ale jak popatrzymy sobie na siły i środki, które położył obóz Zjednoczonej Prawicy, bo przecież kandydatów wystawiono z obozu PiS-u 2 przeciwko Konradowi Fijołkowi, pieniądze, premierzy, ilość posłów ściągnięta na miejsce, no to jednak to, że opozycja się dogadała, wspólnie kandydata jednego poparła, a Konrad wykonał wspaniale swoje zadanie i będzie prezydentem Rzeszowa, no to trzeba powiedzieć, że jednak to jest sukces i to duży przeciwko temu, co PiS wieścił, czyli że odbije Rzeszów i to będzie nowy przyczółek, który będzie pokazywał, że poparcie PiS-u rośnie. Więc nie da się tutaj nic więcej powiedzieć niż to, że Konrad Fijołek jest dzisiaj olbrzymim zwycięzcą i zwycięzcą jest Rzeszów.
A pana zdaniem, czym Konrad Fiołek przekonał rzeszowian w tak dużej liczbie? No bo frekwencja, jak na polskie warunki, też całkiem niezła, bo 54%, 56% ponad Konrad Fiołek. Co takiego zaproponował pana zdaniem rzeszowianom, że poszli tak licznie zagłosować za nim właśnie? Myślę, że takie najcenniejszym elementem kampanii było to, że Konrad mówił cały czas, że jest człowiekiem organizacji społecznych, jest człowiekiem miasta, jest człowiekiem, który walczył będzie o dobro wspólnoty lokalnej, a odcinał politykę. Byli oczywiście politycy z pierwszych stron gazet w Rzeszowie, byli oczywiście na początku i ogłoszeniu wspólnego kandydata, ale to nie była kampania polityczna. Tam nie było głównych polityków, którzy dzień po dniu przyjeżdżali i klepali po plecach Fiołka. To jest jego indywidualny sukces, który pokazuje, że przy dobrym kandydacie społecznym, takim wychodzącym od społecznej strony, można pokusić się od zwycięstwa i wcale nie trzeba się obawiać, że PiS, nawet najbardziej taki przywiązany do swoich bastionów, będzie wygrywał. Bo jednak zwróciłbym uwagę na ten rok 2020 i zwycięstwo Andrzeja Dudy. No nie bez przyczyny Trzaskowski w Rzeszowie przegrał, a Fiołek wygrał. Jednak musiała być jakaś dodatkowa iskra, jednak jakaś mobilizacja społeczna i jednak przekonanie, że PiS się zużywa. A sądzi pan, że wygrana Konrada Fiołka to jest bardzo silne wzmocnienie tego całego ruchu samorządowego, z którym to mocno flirtuje Rafał Trzaskowski? Myślę, że wzmocnienie ruchu samorządowego jest przede wszystkim elementem dobrego rozwoju Polski, bo przecież w wielu miastach wczoraj odbywały się wybory uzupełniające. Jest wielu nowych wójtów, burmistrzów, jest nowy prezydent z Rzeszowa i w większości, z tego co dzisiaj rano przeglądałem wyniki, wygrali kandydaci antypisowi, tacy, którzy albo nie są z środowiska Zjednoczonej Prawicy, albo nie są popierani przez środowisko Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje też pewną zmianę mentalności, myślę, że i takiego społecznego myślenia. Nie jest już tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest do pokonania. Partia Jarosława Kaczyńskiego weszła w pewien drift i widać go po tych wyborach, to znaczy w miejscach, w których byli przekonani, że będą wygrywali, nie wygrywają. A tam, gdzie byli przekonani, że będą dobre wyniki, są kiepskie wyniki. To jest dobry prognostyk dla wyborów 2023 roku, pokazujący dwie ważne kwestie. Opozycja powinna z sobą współpracować, ale na zasadach partnerstwa, a nie wasalizacji. I po drugie, nie ma na opozycji jednego ważnego lidera. Powinno być współliderstwo, które będzie pokazywało, że potrafimy razem po wyborach odsunąć PiS od władzy przy dobrym programie, który będzie się wzajemnie szanował. No właśnie, no i teraz pytanie kluczowe wydaje się po tym, co się wydarzyło w Rzeszowie, bo wielu mówiło, że to będzie dla was, dla opozycji taki papierek lakmusowy, który pokaże, w którą stronę zmierzać. No ewidentny wynik i teraz pytanie, czy ten wynik i czy to, co się wydarzyło lokalnie, przełoży się na szczebel centralny, panie pośle, bo wielu ma co do tego daleko idące wątpliwości. Opozycja w parlamencie z sobą współpracuje. Jutro będzie głosowanie wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich zgłoszonego przez Lewicę, Platformę, PSL, Ruch Hołowni. I to pokazuje, że można. Że to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś pokłóceni i fundamentalnie nie chcemy współpracować. Bardziej chodzi o to, żeby wszyscy rozumieli, że szacunek w polityce jest również ważnym asortymentem niż tylko poparcie w słupkach wyborczych. Bo jeżeli będziemy patrzyli na to, kto ma jakie poparcie w słupkach wyborczych, to skończymy w kłótni. Jeżeli będziemy patrzyli, kto ma jaki program i że z każdego programu partii politycznej czy ruchu da się coś do wspólnego rządu złożyć, to wtedy taki rząd jest możliwy. Bo nie da się dzisiaj być czystym antypisem. Lewica o tym wielokrotnie mówiła. Nie trzeba dzisiaj Polakom wmawiać, że tylko po to idziemy do władzy, żeby zastąpić PiS. Oczywiście PiS trzeba zastąpić, bo jest autorytarny, ale przy okazji położyć na stole program, który będzie szanował to, co PiS zrobił chociażby w polityce społecznej dobrego i nie odbierać tego, który będzie mówił, że mamy nowe kwestie na agendzie, jak polityka klimatyczna, jak bezpieczeństwo energetyczne, jak sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa, jak chociażby myślenie o tym, jak naprawić służbę zdrowia, czy wprowadzić nowoczesną edukację. I jeżeli to wszystko będziemy umieli, o tym będziemy rozmawiać, to i możliwe jest to, że po wyborach będzie wspólny rząd. Ale wspólnej listy nie będzie, o tym chyba możemy zapomnieć. Platforma Obywatelska, jak wiemy, zaproponowała dość niespodziewanie dla państwa tę koalicję 276. Cały czas mówi o tym, że ze względu na system D'Hondta warto byłoby wystartować wspólnie, ale kiedy słucham Lewicy, kiedy słucham Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest to raczej scenariusz mało prawdopodobny, mówiąc delikatnie. Myślę, że mało prawdopodobne, dlatego że każda partia ma swój program i w tym programie ma elementy, które no niekoniecznie będą się podobały wyborcom innej partii. No, Lewica mówi jasno o sprawach prawno-człowieczych, PSL
stoi po stronie konserwatywnej. Szymon Hołownia jest, jeśli chodzi o podatki, bardziej liberalny, no my jesteśmy bardziej progresywni. Jeżeli popatrzymy na Platformę, no to ma też pewne obciążenia rządami, które jeszcze Polacy pamiętają. Jeżeli my chcemy naprawdę wygrać z PiS-em, to musimy rozmawiać przed wyborami, ale nie mamić wszystkich, że będzie jedna wspólna lista, bo później będzie zawód. To, co się wydarzyło w roku 2019, było takie przekonanie, że idziemy na wspólnej liście, że będzie zgoda. I okazało się, że jeden czy drugi polityk nie chce tej listy. I jak jej nie chce, to jej nie ma. Jest rozgoryczenie, wyborcy nie idą na wybory. No i później efekt był taki, panie pośle, że dostaliście jako opozycja 1 000 000 głosów więcej, a mimo to rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Przez system Donta właśnie. To jest rzecz chyba, o której nie powinniście zapominać. Ale wspólna lista wyborcza to nie oznacza synergii z sondaży czy z tego, jak będzie wyglądało 2023 rok, sama kampania wyborcza. Jeżeli my zrobimy wielkie nadzieje, a później nie stworzymy tej listy, to będzie naprawdę wielkie rozgoryczenie. To ja wolę dzisiaj pracować na rzecz tego, żebyśmy rozmawiali o współpracy i jeżeli się uda stworzyć jakiś wspólny projekt, to wtedy wszyscy będą go chwalili. Ale czy się uda? Od wielu, wielu lat w każdych wyborach pojawia się nowa jakaś partia polityczna, jakaś grupa. I co my zrobimy, jeżeli ktoś inny przyjdzie i rozbije ten blok? Przecież wie pani doskonale, że podczas wyborów parlamentarnych każdy może zarejestrować komitet. Jeżeli jest w nas wiara, że rzeczywiście się nic nie wydarzy, to można to mieć gdzieś z tyłu głowy. Ale stworzenie bujnych nadziei na przyszłość, a później ich zmarnowanie, to jest najgorsza rzecz, jaką wyborcom możemy zrobić. Dzisiaj jak bumerang, panie pośle, wraca temat powrotu do polityki premiera Donalda Tuska. Podobno ma spotkać się z Borysem Budką. Tusk, pytany, czy ma plan przejęcia przywództwa w Platformie Obywatelskiej, odpowiedział tylko, że jest gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii. To spotkanie teoretycznie ma się odbyć. Dziś pytanie, jak pan widzi ten powrót Tuska do polskiej polityki i czy w ogóle dla Lewicy coś to oznacza? Przeglądałem sondaż w Super Ekspresie u państwa w gazecie, który jasno wskazuje, że wyborcy wolą, aby Donald Tusk odpoczywał na plaży w Sopocie i maszerował, patrząc na zachód słońca, niż budując polską politykę. Ale jeszcze kilka minut temu powiedział pan, żeby nie patrzeć tak na te słupki sondażowe, a teraz się pan na nie powołuje. Ale nie, powołuje się na to, czy Polacy chcą Donalda Tuska w polityce. No, myślę, że Donald Tusk ma wielkie obciążenie. To jest 8 lat jednak rządów, które... No, gdyby były takie wspaniałe, to przecież Platforma z powrotem rządziła. No nie są. No i Donald Tusk jest jednym z tych, którzy, można powiedzieć, byli frontmenami całego tego układu politycznego rządów PSL-u i Platformy. Jeżeli chcemy jakiejś zmiany, to ja uczciwie pani powiem, że wolę i kibicuję bardziej Borysowi Budce i jego otoczeniu, żeby Platformę Obywatelską wydobył z czeluści problemów, niż wracamy do tego, co już było, bo powrót do przeszłości zawsze wiąże się z większymi emocjami i polaryzacją. I znowu będzie kłótnia Kaczyński-Tusk, a nie myślenie o tym, jak zmieniać Polskę. Mówi pan, że kibicuje bardziej Budce niż Tuskowi, no ale prawda jest taka, że Tusk jest zawodnikiem wagi ciężkiej i być może z perspektywy Platformy Obywatelskiej wyciągną jakieś wnioski, będąc 7 lat poza polską polityką i wróci no, z jakimś nowym pomysłem. Oczywiście cały czas obracamy się wokół tej legendy powrotu, no ale jednak no, jest to temat, nad którym warto się pochylić. Ale każdy polityk kiedyś musi zostać politykiem wagi ciężkiej, jeżeli chce być premierem. Ja przypominam, że Donald Tusk no nie był politykiem wagi ciężkiej do 2007 roku. Był po przegranych wyborach prezydenckich w 2005 roku. Był często oskarżany o to, że no nie jest zbyt pracowity w polskim Sejmie czy Senacie. I okazało się, że jednak potrafi wydobyć Platformę do roli partii, która zwycięża w kilku kolejnych wyborach pod rząd. Więc jeżeli miałbym życzyć Platformie dobrych wyborów, to dajcie szansę temu Budce. No, żeście go wybrali nie tak dawno i dzisiaj już chcecie go odwoływać. No to ja w polityce i na lewicy też się nauczyłem. Szybkie odwoływanie liderów kończy się zazwyczaj tym, że na koniec przychodzi lider, który jest gorszy niż poprzedni. Jeżeli Platforma chce maszerować taką drogą, proszę bardzo, ale ja znam Budkę. Pewnie popełnia błędy jak każdy, pewnie ma oczywiście też na plecach problemy wewnętrzne, ale on został wybrany na dłuższy czas, a nie na miesiąc czy rok. Jeżeli mamy poczekać, to trzeba mu dać szansę w wyborach 2023 roku, a Donald Tusk no nie przyjdzie do Platformy po to, żeby w tej Platformie być bocznym. No, on tam przyjdzie jako napastnik, a napastnik musi być liderem, będzie chciał zostać kapitanem, będzie walka o przywództwo. No i czym to się skończy? No na pewno nie będzie to pozytywne przejęcie, oddanie władzy czy buławy szefa. A rola Budki, rola Tuska, jako o tym Sławomir Neumann mówił ostatnio, jako integratora opozycji? No, ale przecież no osoba, która właśnie koordynowałaby taką współpracę między wami, o której pan mówił wcześniej.
Ale koordynacja współpracy jest. My z sobą współpracujemy. Mhm. To przecież nie chodzi o to, że nie ma dzisiaj współpracy. Rozmawiamy Hołownia, Biedroń, Czarzasty, Kosiniak, Budka, Tomczyk. No są te spotkania i one się odbywają. Pamiętamy, jak to się skończyło w przypadku Funduszu Odbudowy na przykład. Tak, ale czy uważa pani, że Donald Tusk mógłby być tym, który nie wiem, ja pana pytam o to. Funduszu? No ja wątpię, dlatego że Donald Tusk wypowiadał się, że Platforma powinna stawiać mocne warunki i nie wiedział i sam nie odpowiedział przed głosowaniem, czy by zagłosował za, dopiero po. Mm-hmm. Mówił, że będzie, że jednak trzeba było głosować za. No to polega na tym polityka, że decyzje się podejmuje, a później łatwo jej się komentuje. Donald Tusk je komentuje, bo jest komentatorem, a nie czynnym politykiem. Ja jestem przekonany, że Donald Tusk dla Platformy byłby obciążeniem, a nie wzmocnieniem. Więc mówiąc krótko, lewica na Tuska nie czeka. My mamy swoich byłych liderów. Jak się z kimś skonsultujemy, to Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, a nie Donald Tusk. Dobrze, to teraz idziemy dalej. Czy widział pan wczorajszy wpis Jarosława Gowina na Twitterze, tuż po ogłoszeniu exit poli po wyborach w Rzeszowie? Nie. Uwaga, czytam. Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. W co gra Jarosław Gowin po raz kolejny, pana zdaniem? Myślę, że Jarosław Gowin wie doskonale, że jest na wylocie z obozu Zjednoczonej Prawicy, o czym ma zaświadczać dzisiejsza aktywność Kaczyńskiego i Kukiza. O tym za chwilę, próbuje o zaszczepu... samym Gowinie na razie, tak. No, ale pan Gowin właśnie próbuje bronić pozycji swoich. To pan Gowin opowiada o tym, że ma wielu posłów, którzy za nim stoi. Prawda panie pośle, jest taka, a może to jest tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale może to jest tak, że Jarosław Gowin robi wszystko, żeby być z tego rządu wyrzuconym, bo wtedy jego pozycja będzie zdecydowanie silniejsza. Ale Jarosław Kaczyński nikogo z rządu nie będzie wyrzucał, bo też jest spryciarzem. Doprowadzi do sytuacji, w której będzie Jarosław Kaczyński będzie Jarosław Gowin na aucie i nie będzie miał żadnych wpływów. No przecież wiadomo, że w ministerstwie i tak go okradziono z większości kompetencji. Nie może usunąć swoich członków byłej partii z wiceministrów. No po prostu z niego kpią sobie w tym rządzie, a sytuacja wygląda tak, że Jarosław Gowin nie ma też przyczółka na opozycji, bo Hołownia polał mu czarną polewkę. PSL mówi, że no nie tędy droga. Platforma mówi, nie wraca się do macierzy, a z lewicą to ma nie po drodze. No i co ten biedny Gowin zrobi, jak ma w sondażach 1,5%? No czeka, szuka, gra. Tyle czy coś z tego będzie. Myślę, że dla niego zagrożeniem jest to, że za chwilę Partia Republikańska Bielana i Kohortes powstanie i zaraz będzie go podjuzała jeszcze z kolejnych posłów. No dobrze, tylko teraz jak to się będzie pana zdaniem rozwijało, jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy? Oni tak będą trwać w tym permanentnym kryzysie? A to nie jest kryzys. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie prowadzi polityki kryzysu. Przecież na wielu polach w parlamencie nie ma żadnych problemów z głosowaniem. Gdyby nie było kryzysu, panie pośle, to naprawdę pan uważa, że on ramię w ramię wystąpiłby dzisiaj na konferencji prasowej z Pawłem Kukizem i mówił o współpracy programowej? Ale panie redaktor, trzeba spojrzeć na Jarosława Kaczyńskiego, no jednak jak polityka, który na polskiej scenie politycznej 30 lat gra. Gra, bo jest sam, bo siedzi w tym swoim domu na Żoliborzu i nie ma innego nic do roboty. No i w tej grze, bo tak ją traktuje, o tym wielokrotnie mówił, jest Jarosław Gowin na szachownicy. No i chciałby go zbić. No ale jak go będzie chciał zbić? No na pewno w taki sposób, żeby inny pion, a nie król, się w to angażował. Czyli będzie wysyłał swoich różnego rodzaju pomocników, jak Bielan na początek się nie udało, a później dalej może Skroczy Brudziński, może Błaszczak, którzy będą go z tego rządu wypychali, aż on sam podejmie decyzję. Kaczyńskiemu dzisiaj jest na rękę trwanie w tym kryzysie, bo pokazuje, Jarek, ja ci nie zapomnę tego, że rok temu miałeś inne zdanie. I to się będzie tak toczyło, ale wyborów żadnych przyspieszonych nie będzie, bo to Kaczyńskiemu nie jest na rękę, więc będzie współpracował właśnie z takimi małymi ruchami jak Kukiz, po to, żeby sobie tą większość ciułać, na wypadek, gdyby ta piątka, szóstka, czwórka posłów Gowina odeszła. Panie pośle, a jak pana zdaniem interpretować to, co dzieje się wokół drugiego koalicjanta, czyli Solidarnej Polski? Zbigniew Ziobro, zdaje się, zaczyna powoli tracić swoich przyjaciół. Bardzo mocne słowa pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, no, nazywanej człowiekiem Zbigniewa Ziobry, jego przyjaciółki z przeszłości, jeżeli chodzi o uczelnię. Pani Manowska postawiła się, chyba tak to trzeba nazwać, swojemu byłemu szefowi, ministrowi Zbigniewowi Ziobrze i powiedziała do niego, przekroczył pan granicę. Bardzo ostro odpowiedziała na to, co Zbigniew Ziobro próbuje robić z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i zarzuciła mu, że jego krytyka, i tu cytat, nie mieści się w granicy rozsądku i przyzwoitości. Zapowiedziała też ochronę sędziów Sądu Najwyższego przed podobnymi atakami. Co się dzieje? Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. No dostała zielone światło od Kaczyńskiego, żeby pokazywać, że... Ale była człowiekiem Ziobry. To świadczy o tym, że ludzie Ziobry przechodzą na stronę prezesa.
Ależ oczywiście, że tak, ale przychodzą z jakiegoś powodu. No widzą, że obóz Zjednoczonej Prawicy to jest przede wszystkim Kaczyński i każde kolejne wybory to potwierdzają. Czyli Ziobro no, traci wpływy, panie pośle? Ziobro już stracił wpływy, dzisiaj jest tylko i wyłącznie przyczółkiem dla swojej partii. Zbigniew Ziobro nauczył się w polityce jednej rzeczy, robić przeciągi. Te przeciągi, często otwieranie drzwi albo okien powoduje, że o nim się często mówi, ale niekoniecznie mądrze. No i dobrze, że w obozie Zjednoczonej Prawicy pojawiają się jaskółki, które pokazują, nie będziesz brachu nam tu skakał. To znaczy to pogrożenie palcem przez panią sędzią Manowską no, jest elementem pewnego układu, który się konserwuje. Zmniejszają się wpływy Ziobry, dokonuje się przesilenie w polskiej polityce. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie miał na tyle wpływów i odwagi, żeby usunąć Ziobrę z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo ten bez wątpienia ma całą listę teczek, które czekają na polityków Zjednoczonej Prawicy, żeby ich tu powyciągać, żeby prokuratura wkroczyła do akcji. I teraz pytanie, co dalej? To znaczy Zbigniew Ziobro podkuli ogon, pana zdaniem, czy jednak będzie próbował tymi teczkami grać? Zbigniew Ziobro, dopóki będzie mógł, będzie się trzymał swojego stanowiska i przypominam sobie posiedzenie sprzed roku, kiedy po uchwaleniu budżetu unijnego premier przyjechał, chwalił się tym, że mamy wynegocjowane setki miliardów złotych, a przez tydzień Zbigniew Ziobro w różnego rodzaju mediach opowiadał, że to jest zdrada Polski. Po czym wyszedł na mównicę i na mównicy powiedział, że to jest wielki sukces Polski, premiera, pogratulował jemu i Kaczyńskiemu, podał mu rękę. I widziałem, co się działo w oczach tych wszystkich polityków PiS-y, którzy nie dowierzali. Po prostu Kaczyński siedział i się śmiał. No tak to wygląda ze Zbigniewem Ziobrą. Dopóki będzie mógł, będzie kozakował, a później jak nie będzie mógł, to się schowa do swojej dziupli i będzie siedział, czekając na kolejną okazję. A propos tych funduszy unijnych i polityki unijnej, naszych stosunków z innymi członkami wspólnoty, no to czeka nas podobno jakiś zwrot w sprawie kopalni Turów. Dzisiaj polski rząd ma otrzymać od Czechów propozycję jakiejś umowy, jakiegoś dogadania się właśnie w tej sprawie. Jeżeli strony się porozumieją, no to skarga Pragi, tak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, może być wycofana z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze przed wakacjami. No i w ramach tej umowy Polska będzie musiała wydać na inwestycje u Czechów, no tych takie prośrodowiskowe, nazwijmy to w dużym skrócie, około 50 milionów euro. Czy polski rząd pana zdaniem wybrnie jakoś z twarzą z tego konfliktu z Czechami, czy to już mleko się rozlało i cokolwiek się nie wydarzy, to i tak już nie najlepiej świadczy o poziomie polskiej dyplomacji? Każde euro, a w tym przypadku chodzi o 50 milionów euro minimum, to są środki, które Polska straciła zamiast inwestycji wewnętrznych, które mogłyby zmienić koncepcję funkcjonowania Turowa. A i tak to nie jest największy skandal, bo przypominam, że kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że mamy płacić 5 milionów kary euro dziennie za to, że dalej funkcjonuje Turów. Tak wygląda negocjacja Kaczyńskiego, Morawieckiego czy ministra Raua, że do tej pory nie zostało nic załatwione. Wiele zostało obiecane, a polskie bezpieczeństwo energetyczne cały czas no, stoi na pewnej granicy, no bo nie wiadomo, co się dalej z tą wielką elektrownią i wydobyciem wydarzy. No, możemy mieć tylko świadomość tego, że jeżeli chcemy załatwić tę sprawę, to powinniśmy dogadywać się bilateralnie. Jeżeli słyszę, że premier mówi dwa tygodnie temu, że to załatwił, a do tej pory to nie jest załatwione, to znaczy, że wtedy albo kłamał, albo nie miał wiedzy. Jedno i drugie go po prostu kompromituje, bo jeżeli w sprawach tak fundamentalnych nie ma wiedzy, to znaczy, że wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle nad tą sprawą nie czuwało albo ją lekceważyło. No bo zajmowało się kwestią aborcji w Czechach. Czesi i Słowacy powinni być naszymi najbliższymi sojusznikami. My mamy wrogów już wszędzie. Od Litwy przez Czechów, Słowaków, Niemców. Nie jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać z Ukraińcami. Wiadomo, jaka jest sytuacja na Białorusi, nie wspominając o naszym północnym sąsiedzie czy Rosji. Całość tej granicy naszej jest dzisiaj skłócona z nami. Czy to jest dobre postępowanie? Jeżeli tak się buduje politykę zagraniczną, to znaczy, że tam są niełki, które nic nie potrafią zrobić z polską racją stanu, która powinna szukać partnerów, a nie wrogów. Nie uki, nie dyplomaci, dobrze rozumiem. Tak jak kiedyś mówił Władysław Bartoszewski, dyplomatołki, to pan sugeruje? Nie, sugeruję po prostu, że jak no, słowo ktoś nie uki, to jest bardzo się mocne, dlatego próbuję. No, nie mocne, ale czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest dzisiaj ktoś nauczony polityki? No nie jest nauczony. Jak nie jest nauczony, to jest nieukiem. A jak jest nieukiem, to znaczy nie powinien się tym zajmować. Ja patrzę na relacje prezydenta Dudy na przykład. No, prezydent Andrzej Duda, który jedzie na szczyt NATO, który się dzisiaj odbywa, na którym będzie prezydent Biden i nie ma spotkania bilateralnego, już nie mówię jakichś rozmowach. Joe Biden rozmawia z państwami bałtyckimi, panie pośle. Właśnie pojawił się niedawno komunikat, że będzie spotkanie z szefami rządów Litwy, Łotwy, Estonii. Na spotkanie z polskim prezydentem Joe Biden czasu nie znalazł.
bo prezydent Polski nie znalazł czasu, żeby mu pogratulować, że został prezydentem największego mocarstwa na świecie. No, to jest po prostu, tak wygląda polityka zagraniczna. Więc jak pani pyta, czy to są niełuki, to ja powiem, to są turbo niełuki. No, no, tak polityki zagranicznej się nie prowadzi, a żadna administracja na świecie by sobie na to nie pozwoliła. A Polska mówi, pokłócimy się ze wszystkimi, a jeszcze ze Stanami nie jesteśmy pogodzeni. Znaczy, gdzie mamy sojuszników? No ja rozumiem, no, my chcielibyśmy szukać na San Escobar na przykład sojuszników. Pytanie, czy taki kraj w ogóle istnieje? No nie, no mamy na przykład Viktora Orbana. Nie będę tego komentował. No ale trzeba, no tak wygląda teraz rzeczywistość, panie pośle. Możemy się z nią nie zgadzać, to... ale skomentować trzeba. No jeżeli pan pyta, gdzie mamy sojuszników, to ja panu odpowiadam. W Wiktorze Orbanie. To może przynajmniej teoretycznie, bo później jak do praktyki dochodzi, to różnie Viktor Orban sobie poczynia. To może na Węgry pielgrzymkę polityczną, w której z przodu będzie szedł Kaczyński, Morawiecki i Duda i wtedy będziemy widzieli, jak to wszystko wygląda. Najlepiej jeszcze z przeświadczeniem, że to są partnerzy, którzy będą nas chronili i będziemy z nimi współpracowali. W Unii Europejskiej, w Brukseli szacunek dla Polski i dla Węgier jest taki, że przyjmuje się rozporządzenia i rezolucje, które mają doprowadzić do zabrania nam się pieniędzy, bo nie szanujemy prawa, jesteśmy państwami autokratycznymi i dodatkowo jeszcze mamy poczucie, że te pieniądze, które mają być dla obywateli, mogą być obwarowane kolejnymi jakimiś obostrzeniami, bo po prostu Morawiecki nie umie nic w Brukseli dobrze załatwić. No dobrze, to jeszcze dwie krótkie sprawy na koniec. Jutro głosowanie w sprawie następcy Adama Bodnara, czyli nowego rzecznika praw obywatelskich. Czy pana zdaniem uda się przepchnąć, to chyba tak to trzeba nazwać, przez parlament kandydata opozycji, czy jednak będzie triumfować Lidia Staroń, zważywszy na to, że prawdopodobnie poprze ją także Paweł Kukiz w zamian za poparcie ustawy antykorupcyjnej? Nie wiem. Chciałbym, żeby się udało. To już jest któreś podejście do wyboru rzecznika praw obywatelskich. Żeby zrobić to konstytucyjnie. Nie usłyszałem, pani rektor, przepraszam. Mówię, że ostatnie podejście, żeby zrobić to konstytucyjnie jeszcze. Nie wiem, czy ostatnie, bo to ostatnie słyszałem ostatnim razem, więc jeżeli Trybunał Konstytucyjny zalecił zmiany ustawy, to PiS może tą ustawę jeszcze trochę poczekać ze zmianami w tej ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wiem jedno. Pan Wiącek jest dobrym kandydatem, jest doktorem habilitowanym prawa, jest wieloletnim wykładowcą, byłby dobrym rzecznikiem praw obywatelskich. Lewica go z pełną odpowiedzialnością poprze. Pytanie, czy poprze pan Gowin, który się pod wnioskiem podpisał, bo nieraz udowodnił, że śmiało wygina ciało, to znaczy wyobrażam sobie scenariusz, w którym podpisał się pod wnioskiem, a głosuje na panią Staroń. Jeżeli to się nie wydarzy, to szansa jest. No i na koniec, panie pośle, trochę sportu, bo wiemy, że dzisiaj dla nas wszystkich bardzo ważny dzień. O 18:00 polska reprezentacja gra ze Słowacją. Wie pan, że pana przewodniczący, a właściwie przewodniczący, no już nie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko Nowej Lewicy, tak? Tak to się nazywa, Włodzimierz Czarzasty, jako jedyny z polskich polityków przepytany przez naszych dziennikarzy obstawił przegraną Polaków. Skąd ten brak optymizmu, pana zdaniem? Ja się fundamentalnie w tej sprawie nie zgadzam z Włodzimierzem Czarzastym. No i będzie zaraz zadzwonił do pana z awanturą. Mocno, otwarcie i będę krytykował to podejście. Polacy dzisiaj w Sankt Petersburgu wygrają, ja jestem kibicem piłki i będę oddanym kibicem do 90 minuty i zakończenia meczu. Wierzę w wynik 2-1, chciałbym, żeby się skończyło ale zwycięstwem Polaków. 2-1 rozumiem dla Polski, bo Czarzasty obstawił 1-2, ale dla Słowacji. No dlatego fundamentalnie się z nim nie zgadzam i nie ma takiej opcji, żeby ktoś mnie przekonał do tego, że dzisiaj podejdę pesymistycznie do tego meczu. Zamierzam być kibicem do samego końca. Ale to skąd pan czerpie optymizm? Niech pan troszkę mi go odda, bo ja jestem go pozbawiona zupełnie, jeżeli chodzi teraz o reprezentację Polski. No, ale po co to są wielkie turnieje? Po to, żeby były olbrzymie niespodzianki, po to, żeby serca Polaków i kibicek i kibiców się radowały. Polska reprezentacja w 2016 roku miło zaskoczyła. To dlaczego ma teraz nie zaskoczyć? Jeżeli będziemy patrzyli na piłkę pesymistycznie, to może warto nie włączyć na przykład telewizora. Ja zamierzam włączyć, oglądać, cieszyć się, kibicować, a jeżeli będę miał smutek, czego nie wykluczam, no to następny mecz i wiara w to, że będzie lepiej. Ale dzisiaj naprawdę wierzę w zwycięstwo. Albo Hiszpania. No dobrze. No gratuluję tego optymizmu, naprawdę. Dobrze. To będziemy mówić. Z Hiszpanią mam trochę inne zdanie. To uczciwie rzeczy. No właśnie, to nie jest aż tak daleko idący optymizm, rozumiem. Dobrze, tak czy ale inaczej, bez zbędnych złośliwości trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dzisiaj mecz o 18:00. I dziś przypomnę państwu jeszcze po godzinie 10:00 relacja naszego wysłannika prosto z Petersburga. A panu bardzo już dziękuję. Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Państwa gościem. Dobrego, spokojnego dnia. No i żeby ten optymizm w rzeczywistość się przekształcił. Życzę. I panu, dziękuję i sobie. Bardzo. I nam wszystkim. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na cały dzięki. Dzień. Dzięki. Do zobaczenia.
Już za chwilę Państwa gościem doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiać oczywiście będziemy o wczorajszym imponującym zwycięstwie Konrada Fijołka, jeśli chodzi o wybory na prezydenta Rzeszowa. Rzeczywiście sondaże dawały mu od samego początku sporą przewagę. Nawet nie wykluczały one, że będzie zwycięstwo w pierwszej turze, ale nikt nie spodziewał się, że to będzie aż ponad 56% poparcia rzeszowian, którzy jak na polskie warunki dość licznie, bo 54% poszli do urn wyborczych. Pytanie oczywiście, czy ten lokalny sukces, to lokalne zwycięstwo w ogóle w jakikolwiek sposób ma prawo przełożyć się na politykę centralną. O tym między innymi, ale oczywiście nie tylko to, o tym z panem profesorem Słomką już za chwilę, ale teraz jeszcze przypomnijmy sobie, co działo się wczoraj i przenieśmy się do sztabu wyborczego Konrada Fijołka. Drodzy rzeszowianie, drodzy moi kochani sąsiedzi, przyjaciele, drodzy współobywatele naszego najpiękniejszego miasta, bardzo, bardzo wam dziękuję. To wy, drodzy kochani rzeszowianie, jesteście autorami tego historycznego sukcesu. Bardzo nisko wam się kłaniam. Chciałbym w tym momencie przekazać rzecz chyba najważniejszą w całym kontekście tych wyborów. W Rzeszowie, drodzy rzeszowianie i drodzy Polacy, w Rzeszowie nie wygrała żadna opcja, w Rzeszowie nie wygrała żadna formacja, w Rzeszowie nie wygrała żadna strona między nami obywatelami. W Rzeszowie tak naprawdę zwyciężyła jedność. Jedność najpierw jedność między nami, grupą radnych Rzeszowy, która się razem utrzymała. Potem jedność, tak naprawdę jedność rzeszowian, tych wszystkich, którzy wokół idei, wokół programu się skupili. I jestem głęboko przekonany, że w Polsce, w której tak silne są dzisiaj jeszcze podziały, już wkrótce, także i w całej Polsce, zwycięży ta jedność. I stąd z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeden z naszych widzów dosłownie minutę temu napisał: koniec PiSu właśnie się zaczął. Sądzi pan, że jest to realne, czy to raczej takie opozycyjne marzenia ściętej głowy? Panie redaktor, my jesteśmy na takiej fali radości, która niesie wyborców opozycji. I oczywiście jest to w pełni zrozumiałe. Ja przypominam sobie, jak bardzo cieszyli się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ich kandydat wygrał wybory na prezydenta Elbląga. I wtedy też uważano, że to koniec Platformy Obywatelskiej. A więc powtarzam, to zrozumiałe, ale z drugiej strony Rzeszów to nie jest Polska w pigułce, to nie jest takie miejsce, gdzie można by przenieść te wyniki i można powiedzieć uogólnić, przekładając na możliwe wyniki wyborów. Ten wybór i ten wynik jest zaskakujący. Ja powiem szczerze, że trochę mnie dziwią i bawią wypowiedzi niektórych ekspertów, komentatorów, którzy wczoraj obwieścili, że oni to wiedzieli, oni to przewidzieli i byli tego pewni. Ja wcale nie byłem tego pewien, że będzie zwycięstwo w pierwszej turze, że będzie to zwycięstwo w takim stopniu, że będzie to jednak jakaś premia dana ugrupowaniom opozycyjnym za jedność, ale też z drugiej strony trzeba tutaj pamiętać, że największą robotę zrobili jednak samorządowcy, że to są wybory samorządowe, a nie ogólnopolskie, choć z elementem oczywiście pewnych nastrojów, które w kraju panują. No dobrze, ale czy politycy opozycji mogą to także uznawać za swój sukces? Bo kiedy wczoraj widziałam na bieżąco komentarze przedstawicieli czy Platformy, czy Lewicy, czy Polski 2050, czy PSL-u, no to oni sprawiali wrażenie, jakby to był ich sukces także.
Oczywiście, i to jest zrozumiałe, jeżeli politycy mogą, przepraszam za to określenie, upiec swoją pieczeń przy tym ognisku, to to uczynią. Mhm. To nic oczywiście zaskakującego. Ja powtarzam, tutaj pewna działalność, praca, długoletnia praca pana prezydenta Fijołka dla Rzeszowa, u boku dotychczasowego, bardzo przecież popularnego prezydenta Ferenca zaowocowała. Ale z drugiej strony jednak od miesięcy patrzyliśmy na ten eksperyment również przez pryzmat uczestnictwa polityków. Politycy różnych opcji opozycyjnych uczestniczyli w tej kampanii, brali udział, a więc ja też nie powiedziałbym, że nie jest to w jakimś sensie papierek lakmusowy sympatii dla partii politycznych. I proszę wziąć jeszcze jedno oczywiście pod uwagę, że Rzeszów to jest taka specyficzna kwestia. To jest specyficzny punkt na mapie Podkarpacia, które wiadomo, że jest bastionem skrajnej katolickiej, nacjonalistycznej, konserwatywnej prawicy, ale Rzeszów zawsze był liberalniejszy oczywiście. Mhm. Więc to też nie jest tak, że nagle przełamano tutaj hegemonię Prawa i Sprawiedliwości w mieście i nagle stał się cud, bo cudu też nie było. Natomiast potwierdziło się, i to z bardzo poważnym jeszcze procentem zaufania, że Rzeszów jest nie do zdobycia dla Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, tylko teraz pytanie, które sobie wszyscy od wczoraj stawiają. Czy ten lokalny sukces Konrada Fijołka będzie miał jakiekolwiek przełożenie na politykę centralną i na to, jak w tej chwili będzie działać opozycja? Oczywiście, to jest po pierwsze wiatr w żagle, który pojawia się po stronie opozycyjnej. Po drugie, prawdopodobnie jeśli chodzi o PR, marketing polityczny, przez najbliższe lata przy okazji wszelkiego rodzaju elekcji, czy to uzupełniających, czy w końcu elekcji parlamentarnej, będzie się pojawiała twarz prezydenta Fijołka jako przykład dobrego porozumienia różnych sił politycznych. Ale ja zadaję sobie jeszcze jedno pytanie. Czy to będzie oznaczało, że opozycja spróbuje pewnego kolejnego po wyborach do Parlamentu Europejskiego eksperymentu? Czy będzie próbowała budować wspólną listę? Wydaje mi się, że rozsądnie działając nie powtórzyłaby tego rozwiązania z Rzeszowa, bo na poziomie centralnym tak to działać nie będzie. No właśnie, więc tu jest odpowiedź na pytanie o ewentualną wspólną listę do wyborów w 2023 roku. Mówi pan, że opozycja dostanie teraz wiatru w żagle. A ja się zastanawiam, czy to będzie wiatr w żagle, który spowoduje, że opozycja weźmie się do pracy, czy to jest wiatr w żagle, w cudzysłowie, który spowoduje, że będzie po prostu zadowolenie po stronie opozycyjnej i przeświadczenie, znaczy jest dobrze, więc nie musimy robić zbyt wiele, no bo przecież po Rzeszowie widać, że się udało i to z jaką przewagą. No, da Bóg pani redaktor, że się opozycja weźmie do pracy, bo stan programowy, stan ideowy, stan nadawania pewnego rodzaju dyskursu publicznego jest po stronie opozycji po prostu fatalny. Powiedzmy sobie wprost, że w sytuacji, kiedy mamy władzę totalizującą demokrację, kiedy mamy władzę, która próbuje przekraczać różnego rodzaju granice polityczne i konstytucyjne, tak słaby odzew opozycji, tak można powiedzieć niekonstruktywny, tak bezkoncepcyjny jest przerażający, bo opozycja powinna już od wielu, wielu lat, od 2015 roku być gotowa z alternatywnym programem, z alternatywną wizją Polski. A tak naprawdę przez te lata to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica narzuca dyskurs. To, co robi opozycja, jest tylko odpowiedzią na to, co obóz władzy narzuca w tej dyskusji i nie ma nic nowego. Są tylko zapowiedzi,
są tylko kwestie budowania jakichś dziwnych koncepcji koalicji 276, ale tak naprawdę to nie jest odpowiedź na potrzeby. Mhm. To nie jest odpowiedź dla klasy średniej, to nie jest odpowiedź na pewne daleko idące eksperymenty socjalne, to nie jest odpowiedź na system podatkowy, to nie jest odpowiedź na ścisłą centralizację państwa, a więc mam nadzieję, że ten wiatr w żagle to będzie również pociągnięcie cuglami programowymi, tak to ujmę, i rzeczywiście opozycja zobaczy, że jeżeli jest sprzyjająca okoliczność, to należy jak najlepiej ją wykorzystać. No i teraz jeszcze a propos opozycji, słów kilka, choć nie chciałabym temu poświęcać jakoś bardzo dużo uwagi. Dopiero jak jakiś konkret się wydarzy, to może warto będzie o tym mówić, no ale wspomnijmy. Podobno spotkanie Budka-Tusk dzisiaj. No i teraz pytanie, jaki plan ma Tusk i czy ma w ogóle jakiś? Czy to jest na razie po raz kolejny takie przypominanie o samym sobie? Panie redaktor, politycy Platformy Obywatelskiej akcentują, że Donald Tusk co prawda już wielokrotnie mówił o pewnych powrotach, mm-hmm. o pewnym wsparciu, ale pierwszy raz mówi tak stanowczo o powrocie do polityki. Ale to mówią politycy. Ja jestem wierny maksymie swojego patrona świętego Tomasza Apostoła. Jak dotknę, to uwierzę. Bardzo jestem ciekaw oczywiście tej rozmowy z Donaldem Tuskiem. Czy będzie to rodzaj budowania scenariusza powrotu? Teraz będę zadawał pytania. Czy to będzie właśnie model powrotu Donalda Tuska do polityki? Jaki ewentualnie model powrotu do polityki? Czy ten scenariusz, o którym się mówi, ewentualny senacki, czy to będzie scenariusz przejęcia znów przewodnictwa w partii? Czy to będzie scenariusz objęcia pewnym patronatem, ale bez jakichś instytucjonalnych konkretów przez Donalda Tuska, to się właśnie dopiero okaże. Czy to będzie może z drugiej strony wzmocnienie Budki? Może Donald Tusk uzna, że nie ma alternatywy dla Budki i trzeba go to tutaj poprzeć. Wejdę w słowo, bo to jest bardzo, bardzo ważny wątek tej rozmowy. Mówi pan o wzmocnieniu Budki, a ja już od paru dobrych dni mam wrażenie, że tutaj będzie jakaś, no walka to może za dużo powiedziane, ale rzucenie rękawicy Rafałowi Trzaskowskiemu. Ma pan takie poczucie po tym, co się do tej pory wydarzyło, po tym, co mówił Donald Tusk, że no, Rafał Trzaskowski, delikatnie mówiąc, nie może liczyć na jego ogromne wsparcie? Że właśnie tutaj Tusk wraca po to, żeby wesprzeć to drugie skrzydło w Platformie Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski bardzo wyraźnie się zautonomizował i to jest odrębny, bardzo ciekawy wątek, bo panie redaktor, ja jestem trochę też tym ekspertem, który nie dowierza Trzaskowskiemu, który mówi, że tak, wszystko, co on robi, to jest wsparcie Platformy Obywatelskiej. Mhm. Ja myślę, że gdyby Rafał Trzaskowski myślał bardzo poważnie o lokowaniu swojego potencjału w Platformie Obywatelskiej, potencjału politycznego, szczególnie tego, który wyprowadził z dwóch elekcji, elekcji warszawskiej i elekcji na urząd prezydenta RP, to zaraz po wyborach prezydenckich natychmiast wziąłby się do roboty i narzucił pewną agendę Platformie Obywatelskiej, na przykład proponując przebudowę programu i nowe otwarcie. Proszę zobaczyć, że Trzaskowski zwlekał po wyborach, nawet z własnym ruchem, przeczekał, a teraz to, co robi, to jest właściwie scenariusz wskazujący na budowę zupełnie nowego konceptu. Teraz jest pytanie, czy nowej partii, czy na razie tylko ruchu, który będzie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi swoiście sprawdzał tę przestrzeń polityczną, na ile sobie można pozwolić tej przestrzeni. Czy to jest też może jakaś podbudowa pod zupełnie nowe ugrupowanie? Może z Szymonem Hołownią. A może z samorządowcami? Może z Biedroniem. Z kim? Przepraszam? Z samorządowcami. A z samorządowcami nie dosłyszałem. Oczywiście to jest też jeden element. Co prawda już próbowano takiego eksperymentu. Mm-hmm. Prezydent Dutkiewicz we Wrocławiu swego czasu próbował budować taką konstrukcję
polityczną z samorządowcami i mu średnio wyszło na poziomie ogólnokrajowym, chociaż na Dolnym Śląsku całkiem nieźle jego inicjatywa funkcjonowała. Natomiast wcale nie będę zdziwiony, jeżeli ci samorządowcy w sytuacji bezprecedensowego ograniczania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości decentralizacji i samorządności w Polsce, bo to, co się dzieje od kilku lat, to jest atak na samorządność bezprecedensowy, finansowy, organizacyjny, instytucjonalny, konstytucyjny, że może rzeczywiście ci samorządowcy będą jednym z filarów, ogólnokrajowych filarów, być może nowego konceptu. Więc powiem jeszcze raz, zaakcentuję, nie jestem przekonany, czy Trzaskowski chce pracować na Platformę i być może rzeczywiście Donald Tusk będzie próbował albo Trzaskowskiego doprowadzić do takiego stanu, że wróci na łono matki partii. Coś mi się nie wydaje. Albo też po prostu, albo właśnie po prostu powie wyraźnie, że idź swoją drogą, a ja dokonuję tutaj pewnego renesansu Platformy Obywatelskiej, być może powracając do pewnych korzeni, do tej energii, do tej inicjatywności, która towarzyszyła Platformie w 2001-2002 roku. Ja mam wrażenie, panie profesorze, że rozpad w Platformie Obywatelskiej jest nieunikniony i że będzie bratobójcza walka, na której oczywiście skorzysta Jarosław Kaczyński, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to wiemy. No ale dobrze, to jeszcze musimy kilka tygodni poczekać, żeby zobaczyć, jak sytuacja się rozwija, ale ponieważ kończy nam się czas, a jeszcze dwie sprawy króciutko chciałam pana zapytać, związane z kolei z tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Pominę już to, co ma się dzisiaj wydarzyć, czyli konferencja prasowa wspólna Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem, bo jak to z Kukizem bywa, wiadomo, ale bardziej jestem ciekawa pana komentarza dotyczącego wpisu Jarosława Gowina, który wczoraj napisał, że atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. Czy Gowin naprawdę gra na to, żeby Kaczyński go wreszcie z tego rządu wyrzucił, czy próbuje zachować twarz, pozostając cały czas w Zjednoczonej Prawicy? No bo trudno nieprowokacyjnym tego wpisu nie nazwać. Niektórzy, pani redaktor, uważają, że to, co napisał Jarosław Gowin, jest po prostu listem pożegnalnym ze Zjednoczoną Prawicą i że dzisiaj Gowin zostanie zastąpiony Kukizem. Ale bardzo dobrze, że pani redaktor zwróciła uwagę na to, że Paweł Kukiz to jest kompan polityczny, nieprzewidywalny. Tak. Prawdę mówiąc, to trochę Jarosław Kaczyński chyba nie ma szczęścia i do Gowina i być może nie będzie miał szczęścia do Kukiza, bo obydwaj politycy i ich formacje w jakiś sposób są nieprzewidywalni, bo Jarosław Gowin zdaje się przez ostatnie tygodnie, no widzimy to chociażby patrząc na kwestie związane z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, grać na dwóch instrumentach, na instrumencie koalicyjnym i na instrumencie opozycyjnym. I prawdę mówiąc, naprawdę nie wiem do końca, w co gra Jarosław Gowin. Czy on jest w tej chwili jeszcze w rządzie, czy on jest już w opozycji? I ja myślę, że wybory Rzecznika Praw Obywatelskich i dzisiejsza konferencja, może w odwrotnym oczywiście porządku, odpowiedzą nam na pytanie o przyszłość Gowina i jego No i tu musimy stawiać kropkę jeszcze o Małgorzatę Manowską i jej słowa skierowane wobec Zbigniewa Ziobry. Chciałam pana zapytać, ale już niestety nie zdążymy, więc ewentualnie przy naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie. Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Do zobaczenia, spokojnego, dobrego dnia panu życzę. Dobrego dnia. I tyle polityki. Dzisiaj w Super Raporcie. Przed państwem jeszcze za chwilkę dosłownie raport z anteny i Paweł Dąsbach, o ile się nie mylę. A po godzinie 10, tak jak państwu obiecywałam, łączenie z Przemkiem Ofiarą, czyli naszym wysłannikiem na Euro 2020 o dzisiejszym meczu reprezentacji Polski ze Słowacją. Będziemy rozmawiać rzecz jasna, także już bardzo ciepło zapraszam. Policja szuka świadków zdarzenia. To po tym, jak w oczyszczalni w Ząbkowicach Śląskich znaleziono płód. Najbogatsi, najbiedniejszym. Do tych ostatnich trafi ponad miliard szczepionek. Takie decyzje zapadły na szczycie G7. Potrzebni ludzie na każde stanowisko. Restauratorzy nie mają pracowników i o tym będzie na koniec.
Po makabrycznym odkryciu trwa ustalanie szczegółów. Policja szuka osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące płodu znalezionego na terenie oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich. Nie wiadomo jeszcze, jaka była przyczyna zgonu. To zostanie ustalone po sekcji zwłok. Policja informatorom gwarantuje anonimowość, mówi Katarzyna Mazurek z komendy w Ząbkowicach Śląskich. Prosimy oczywiście wszelkie osoby, apelujemy wręcz, wszelkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, jak również przypuszczają, kim może być ta kobieta, o zgłaszanie się do jednostki policji w Ząbkowicach Śląskich. Mogą również one przedzwonić pod numer alarmowy 112. Sprawą zajęła się już prokuratura. Ponad miliard szczepionek dla najbiedniejszych krajów i deklaracja odbudowy świata po pandemii. W Cornwalli zakończył się szczyt grupy G7. W podpisanej przez przywódców Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Japonii, Niemiec, Francji i Włoch deklaracji ujęto 6 głównych obszarów działań. Czego dotyczą, sprawdzała nasza reporterka Aleksandra Galant. To działania na rzecz zakończenia pandemii i zapobieganiu kolejnym. Stąd deklaracja przekazania miliarda szczepionek dla krajów uboższych. Jednak według Światowej Organizacji Zdrowia to kropla w morzu potrzeb, bo do całkowitego pokonania wirusa potrzebne jest aż 11 miliardów dawek. Przywódcy chcą także wyjaśnienia, jak doszło do wybuchu pandemii i poparli trwające w Chinach śledztwo prowadzone przez WHO. Kolejne punkty dotyczą wsparcia gospodarek w wychodzeniu z kryzysu, które ma przyjąć formę tworzenia nowego ładu, a nie odtwarzania poprzedniego. Poruszono też kwestie ochrony środowiska naturalnego czy wspierania wartości, takich jak demokracja czy prawa człowieka. Przywódcy wyrazili też poparcie dla Ukrainy w walce o niezależność oraz zaniepokojenie sytuacją na Białorusi. To będzie mocne polityczne rozpoczęcie tygodnia. Borys Budka będzie rozmawiał z Donaldem Tuskiem, a po drugiej stronie barykady PiS oraz Kukiz15 ogłoszą umowę o współpracy programowej. Co w praktyce oznaczają te zapowiedzi, sprawdzała Ewa Sas. W przypadku PiS oraz Kukiz15 będzie to efekt wielomiesięcznych rozmów, jakie prowadziły ze sobą oba kluby. Na wspólnej konferencji przedstawione zostaną szczegóły dotyczące m.in. wspierania ustaw czy głosowania w sprawach kluczowych dla obu formacji. Ordynacja mieszana w wyborach do Sejmu, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. To między innymi na tym zależy Kukiz15. PiS natomiast liczy na poparcie rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie. Z kolei Borys Budka zapowiedział, że będzie namawiał Donalda Tuska, aby ten jeszcze aktywniej włączył się w polską politykę. Tusk w jednym z ostatnich wywiadów telewizyjnych zapewnił, że jest gotów zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii. Wspólną konferencję PiS i Kukiz15 zaplanowano na 11:30. Z kolei spotkanie Borysa Budki z Donaldem Tuskiem ma się odbyć późnym popołudniem. Zachęcają darmowym obiadem, elastycznymi godzinami pracy i nieformalnym strojem. Restauratorzy rozpaczliwie szukają pracowników, a tych brakuje na każdym stanowisku, od szefa kuchni po kelnerkę. Niedługo sami będziemy gotować i serwować dania, mówią Gaweł Wysocki i pan Andrzej, właściciele lokali z Gdańska. Ja na przykład wrzucałem ostatnio ogłoszenia i nie dostałem żadnego odzewu już po podniesieniu stawek. Jest straszny kryzys, bardzo ciężko znaleźć osoby z jakimkolwiek doświadczeniem, które chciałby z gastronomii pracować. No także w tym momencie w moim mieście działamy własnymi siłami. Są napiwki, zawsze w pracy można coś zjeść, ewentualnie atmosfera jest z reguły luźna, jest to gastronomia, nikt w koszuli do pracy nie przychodzi. Z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika, że w zeszłym roku pracę straciło 200 tysięcy pracowników gastronomii. To był Paweł Dącbach i raport z anteny. Paweł wraca do Państwa jutro o godzinie 9:00 punktualnie. A teraz już to, co Państwu obiecywałam, to na co Państwo na pewno czekają. Za chwilę łączenie z Przemkiem Ofiarą, który czeka już na Państwa w Petersburgu, dlatego że dziś właśnie w tym mieście polska reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z reprezentacją Słowacji. Punkt godzina 18:00 ten mecz powinien ruszyć. No i oczywiście nadzieje wielkie, choć nie poparte według wielu żadnym racjonalnym argumentem. Polska drużyna narodowa tak naprawdę pod przywództwem Paulo Sousy no, dopiero się buduje. Pytanie więc, czy rzeczywiście polska reprezentacja cokolwiek na tych mistrzostwach będzie w stanie ugrać. To najważniejszy dzień w mojej trenerskiej karierze, powiedział trener, selekcjoner polskiej reprezentacji. Bardzo przyjemne słowa, tym bardziej, że dodał, że jest to odpowiedzialność podwójna związana z prowadzeniem zespołu narodowego, bo bardzo chciałby zadowolić Polaków. Czy się uda? Tego nie wiemy. Wiemy, że bardzo emocjonujący czas za nami. Tylko 3 dni Euro, a wydarzyło się naprawdę mnóstwo. W sobotę szczególnie to, co działo się w meczu Dania-Finlandia, wstrząsnęło niemal całym sportowym światem, ale o tym już za chwilkę z Przemkiem Ofiarą. On o tym na pewno Państwu opowie zdecydowanie lepiej, więc ja już nie przedłużam. Warszawa łączy się teraz z Petersburgiem. Tam czeka na Państwa Przemysław Ofiara, nasz specjalny wysłannik na Euro 2020. Przemku, czy się słyszymy? Dzień dobry.
Halo, halo, Petersburg, witam, dzień dobry. No z tym internetem to widzę, że nie najlepiej, bo tak troszkę pikslujesz nam, ale głos słychać to jest najważniejsze. Przemuś, powiedz, może zacznijmy jednak od naszego starcia dziś o 18. W jakiej kondycji polscy piłkarze, czy powiedzieli cokolwiek przyjeżdżając wczoraj do Petersburga, jak to wygląda tam na miejscu, czy widać Polaków, czy są jakieś emocje? Nasi piłkarze przyjechali do Petersburga wczoraj po południu do tego właśnie hotelu. Hotel Astoria, jeden z najbardziej luksusowych hoteli w całym Petersburgu. Jedna noc w tym hotelu to bagatela 3000 zł. W środku ogromne luksusy i w tych luksusach nasi piłkarze mają odpoczywać, wypoczywać przed najważniejszym meczem w tym roku i podczas całego Euro 2020. Piłkarze podczas przyjazdu nie powiedzieli wczoraj nic, nawet jednego słowa. Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski, jeszcze kilku innych piłkarzy pomachali do kibiców, a kibiców witało naszych piłkarzy bardzo wielu. Były śpiewy, było Polska biało-czerwoni, było jak zawsze, jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra. Kibice chcieli, oczekiwali autografów od piłkarzy, ale piłkarze kompletnie niewzruszeni przeszli do hotelu. Widać, że są totalnie skoncentrowani na celu, który dzisiaj ich czeka. My tutaj pod hotelem kilkanaście minut temu spotkaliśmy prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, który pomachał nam z drugiej strony ulicy. Zbigniew Boniek, widać było w nim tę iskrę, taką samą iskrę, jaką miał podczas kariery piłkarskiej. Dla mnie to jest dobry znak, że piłkarze być może jak Zbigniew Boniek w najlepszych latach dziś ze Słowacją będą grać. W Polsce może nie do końca wierzy się w sukces naszej drużyny na Euro, ale tutaj kogo nie spotkamy, z jakim kibicem nie porozmawiamy, wszyscy mówią, my tę grupę spokojnie wygramy, my idziemy dalej, my awansujemy do fazy pucharowej i Polska biało-czerwoni, wygrywamy ze Słowacją i dalej po kolejne zwycięstwa. Nadzieja polskiego kibica umiera ostatnia. Ten dystans między piłkarzami a kibicami to jest chyba też kwestia nie tylko koncentracji, ale także COVID-19 i tych wszystkich obwarowań związanych z koronawirusem właśnie. No ale dobrze, to idziemy dalej. Więcej kibiców polskich czy więcej kibiców słowackich, tak na twoje oko w Petersburgu? Kto dzisiaj będzie mógł liczyć na silniejszy doping? Zdecydowanie Polska biało-czerwoni. Mnóstwo naszych fanów, około 20 tysięcy polskich kibiców może być nawet w Petersburgu. Wczoraj pod hotelem kadry spotkaliśmy już wielu naszych fanów, którzy niektórzy opowiadali nam, że jechali drogą lądową do Petersburga przez Kaliningrad i aż do Petersburga, także bardzo trudną drogą. Mówili o problemach na granicy, ale czego nie robi się dla reprezentacji Polski, czego nie robi się dla wspierania naszej kadry. Słowackich kibiców tutaj jak na lekarstwo praktycznie w ogóle, może dziś ich zobaczymy. O 12 polskiego czasu na Placu Pałacowym tutaj nieopodal rozpoczyna się zbiórka polskich kibiców i z tego miejsca polscy kibice będą maszerować na stadion w zwartej, zorganizowanej grupie, więc spodziewamy się wielu emocji, wielu śpiewów. Miejmy nadzieję, że będzie przede wszystkim bezpiecznie i spokojnie. O, to przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że ten doping polską drużynę poniesie. Przemek, jaki ty wynik obstawiasz dzisiaj? Tak zupełnie realnie. Nie rozmawiamy o marzeniach, ale o realnej sytuacji. Zupełnie realnie jesteśmy zdecydowanym faworytem tego meczu, ale są to Mistrzostwa Europy, jest to jeden mecz i może wydarzyć się absolutnie wszystko. Gdybym miał obstawiać, a nie bardzo chcę obstawiać, to postawiłbym na 1-1, ale drugim wynikiem, który obstawiam, jest spokojny 1-0 dla Polski. No, trzeba ten mecz wygrać. Jeżeli Polska nie wygra tego meczu, jeżeli ten mecz skończy się nawet remisem, to w kolejnych spotkaniach będzie nam jeszcze trudniej, bo Hiszpanie i Szwedzi postawią jeszcze trudniejsze warunki. Jeszcze jedną rzecz gdzieś tutaj nieopodal, kilka kroków stąd Ermitaż, miejsce legendarne, miejsce, w którym są zabytki, w którym są dzieła sztuki z wielu zakątków świata. Przepiękne rzeczy. Ja mam nadzieję, że dziełem sztuki to będzie gra Polski w dzisiejszym spotkaniu. Polacy niestety do Ermitaża pójść nie mogą tego obejrzeć, bo siedzą właśnie w tym hotelu, przebywają w bańce. UEFA nałożyła na nich absolutny zakaz kontaktu ze światem zewnętrznym, ale no
kontakt ze światem zewnętrznym, to oni powinni mieć o 18 dzisiaj i ograć na spokoju reprezentację Słowacji. Zdecydowanie tak, ale nie samym spotkaniem Polska-Słowacja Euro żyje. Wiemy, co wydarzyło się w sobotę. Wiemy, że cały piłkarski świat na chwilę wstrzymał oddech. Oczywiście chodzi o atak serca i bardzo poważnie wyglądającą reanimację duńskiego piłkarza Christiana Eriksona na boisku, na murawie. Na szczęście wiemy, że jego stan jest stabilny, że przechodzi badania w szpitalu. Zanim o przyszłości Eriksona porozmawiamy, to powiedz mi, jak ty oceniasz te decyzje UEFA o tym, żeby spotkanie wznowić? Oceniam jednak negatywnie. Mhm. To nie był czas, to nie był moment na wznawianie spotkania od razu. Spotkanie powinno być wznowione, ale najwcześniej na drugi dzień. Są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej, zdecydowanie są rzeczy ważniejsze od dogrania jakiegoś meczu, bo przy tym, co stało się Christianowi Eriksenowi, to właśnie był jakiś mecz, coś nieważnego, bo najważniejsza rzecz była taka, żeby Christian Eriksen w szpitalu doszedł do siebie. Także nie tego samego dnia, ale jeżeli byłoby wszystko dobrze z Eriksenem, na drugi dzień można było spokojnie ten mecz dograć. No właśnie, tym bardziej, że ten wynik meczu może być wypaczony, no bo Duńczyk na przykład nie strzelił karnego i teraz nie wiadomo, czy z powodu braku umiejętności w danym momencie, czy z powodu ogromnych emocji, które nimi targały, więc rzeczywiście mało sportowa to sytuacja, ale dobrze, to trochę teraz jeszcze o przyszłości sportowej Christiana Eriksena. Czy on ma szansę wrócić na boisko, czy to, co się wydarzyło, on ma w końcu 29 lat, to ani to dużo, ani znowu jakoś bardzo mało na piłkarza. Czy to jest zawodnik, który jeszcze będzie mógł swoją karierę sportową kontynuować, czy już raczej może o tym zapomnieć? Wydaje mi się, że jest jeszcze na tyle młodym zawodnikiem, że mógłby na boisko wrócić. Problemem mogą być, no niestety, problemy zdrowotne Christiana Eriksena. Wszystko okaże się po tym, co wykażą dokładne badania. Możemy wróżyć z fusów i zastanawiać się, czy Christian Eriksen wróci, czy nie wróci. Ale moim zdaniem i myślę, że zdaniem lekarzy również i zdaniem samego Christiana Eriksena, jeżeli pojawi się 1% zagrożenia, że sytuacja może się powtórzyć, Christian Eriksen nie wróci na boisko. Są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej, są rzeczy ważniejsze od pracy, to zdrowie i rodzina. To zdecydowanie tak. I na koniec, Przemku, jeszcze dwa słowa. Czy zgodzisz się ze mną, ja z perspektywy laika, ty już osoby, która się na tym zna profesjonalnie, że ten wczorajszy mecz Holandia-Ukraina był do tej pory najpiękniejszym na Euro 2020, który trwa dzisiaj czwarty dzień? Tak, był to świetny mecz. Udało nam się go obejrzeć razem z kibicami tutaj w Petersburgu. No, było sporo emocji, no, nie tyle oczywiście emocji, co dwa dni wcześniej podczas spotkania Rosji, bo tutaj był szał po prostu w Petersburgu. Rosyjskie flagi wszędzie, wielkie kibicowanie, w ogóle całą noc jedna wielka impreza. Tutaj teraz są białe noce, także praktycznie w ogóle całkowicie się nie ściemnia. Tutaj jakby o drugiej, trzeciej w nocy wygląda sytuacja tak, jakby to była u nas 7-8 rano. Mhm. Więc cały czas, całą noc kibice balowali. Wczoraj podczas tego meczu Holandii było nieco spokojniej, ale Holandii z Ukrainą było nieco spokojniej, ale również kibice się temu meczowi przyglądali. No i meczycho. Zaczęło się Euro 2020 na całego. Mam nadzieję, że dzisiaj o 18 będzie jeszcze ciekawiej. Tak, i my jutro też będziemy balowali, przynajmniej teoretycznie, ciesząc się z dobrego wyniku polskiej reprezentacji. Przemku, bardzo ci dziękuję. Uważajcie na siebie, dbajcie bardzo o siebie. Dziękuję. Widzimy się jutro w Super Raporcie i trzymamy kciuki. Przypominamy dzisiaj pierwszy mecz Polaków na Euro 2020. Polska-Słowacja, godzina 18 w Petersburgu. Przemek trzyma rękę na pulsie. Wszystko dokładnie państwu jutro opowie. Pozdrowienia dla całej ekipy od nas. Ściskamy i do zobaczenia jutro. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. O, wróciłam do państwa, tu jestem, taki szybki, taki mam obrotowy fotelik i tak mogę raz tutaj i raz tutaj państwu spojrzeć w oczy, więc teraz patrzę głęboko w oczy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Super Raporcie. To był Przemysław Ofiara, nasz wysłannik na Euro 2020. On wraca oczywiście do państwa jutro, także po godzinie 10. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w bardzo dobrych humorach po dzisiejszej wygranej Polaków w meczu ze Słowacją. Ja nie jestem optymistyczna, ale mam nadzieję, że bardzo miło się zaskoczę. Pozdrawiamy państwa wszystkich, kłaniamy się bardzo nisko. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu. Wracamy do państwa o godzinie 8:57 jutro, a dzisiaj kibicujemy. Nie ma inaczej. Do zobaczenia.